Maroko. Kolory królewskich miast. Zamów i zobacz cały film. Jesteśmy nad sztucznym rozlewiskiem na pograniczu Atlasu Średniego i Gór Rif, na obrzeżach Parku Narodowego Tazaka. Utworzony w tym miejscu zbiornik retencyjny stanowi rezerwuar wody w czasach jej niedostatku. A oto Fez. Jego piękną panoramę podziwiamy ze wzgórza mieszczącego Strażnicę Południową. Obecnie w murach bastionu swoją siedzibę ma Muzeum Broni. Bastion wybudowano w XVI wieku, za czasów Saadytów. Nasyciwszy oczy pięknym widokiem, kierujemy się w stronę miasta. Ogromne średniowieczne mury okalają starówkę. Przygodę z miastem zaczynamy od dzielnicy żydowskiej. Mieszcząca się tu zabudowa znacznie różni się od muzułmańskiej części miasta. Domy mają tu duże okna i wychodzące na ulicę balkony. Dzielnicę tą zamieszkują Żydzi już od XIII wieku z nakazu sułtana Abu Jusufa Jakuba, rozkazującego im przenieść się tu z okolic wielkiego meczetu. Głównym zabytkiem żydowskiej dzielnicy Mallach jest XVII-wieczna synagoga Danan. W 1999 roku wyremontowano ją dzięki wsparciu UNESCO. Z racji panującej w dzielnicy ciasnoty, część świątyni pełni funkcje mieszkalne. Jest tu wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić członków kurczącej się gminy żydowskiej. Opiekun świątyni prezentuje nam wiekowy egzemplarz Tory. Księga Przymierza Boga z narodem Izraela owinięta jest w zdobny, jedwabny pokrowiec. Ciekawostką jest tu studnia ablucyjna, używana m.in. do obrzędowego oczyszczania Panny Młodej. Oto plac Alawitów. Mieści się tu XIII-wieczny Pałac Królewski. Jego wizytówką jest reprezentacyjna brama ze złotymi wrotami – Al-Ksar. Zespół pałacowy jest jedną z najcenniejszych rezydencji monarszych w Maroku. Wraz z ogrodami zajmuje aż 80 hektarów powierzchni. Bogato zdobiona efektownymi mozaikami Zulajcz, brama Bujalut to jedna z 14 bram prowadzących do średniowiecznej starówki. Przekraczając jej progi, wkraczają w świat zapełnionych straganami wąskich, zatłoczonych uliczek. Nieprzebrana ilość bajecznie kolorowych, często egzotycznych towarów zapiera zmysły przechodniów. Uliczki grupują się według branż, tworząc zawodowe dystrykty. Poszukujący danego towaru klienci bez trudu trafiają do miejsc z interesujących ich asortymentem. Liczna konkurencja nie sprawia jednak wrażenia, że ma się tu do czynienia z wyścigiem szczurów. Klucząc pośród uliczek, natrafiamy na sklep z wyrobami rękodzieła artystycznego. Zachwyt pięknem wyrobów, ich interesującymi detalami oraz pracochłonnością wykonania sprawia, że odwiedzający to miejsce czuje się w nim niczym w skarbcu Alibaby. Zestawy do herbaty, zdobne fajki wodne, bogato inkrustowane patery, bajkowe lampy Aladyna, paradna biała broń, szkatuły z drewna Tui. Wszystko to wprawia wizytujących w podziw dla kunsztu tutejszych rzemieślników. W trakcie podziwiania wystawionych na sprzedaż towarów potencjalni klienci mogą obserwować przy pracy tutejszych rzemieślników. Powstające na naszych oczach patera pełna jest niesamowicie pracochłonnych detali, które z cierpliwością wykuwane są wprawnymi rękoma czeladnika. Wracamy na suk. Spacer po niekończącym się fascynującym labiryncie wąskich uliczek, zaułków i maleńkich placyków wciąga bez reszty. Zagłębiając się w gąszcz uliczek, mijamy specjalizujące się w różnych dziedzinach rzemieślniczo-handlowe dystrykty. Zajmujący się handlem z dziada pradziada miejscowi wokulscy otulają różnorakim asortymentem od podłogi po sufit swe maleńkie sklepiki. Tajemnicze wąskie przejście, niczym otwarty w czasoprzestrzeni portal, przenosi nas w inne rejony owego osobliwego średniowiecznego centrum handlowego. Po drugiej stronie przejścia witają nas dystrykty z różnoraką spożywką. Nikt się tutaj jakoś nie przejmuje sanepidem. Rzeźnicy wystawiają na widok publiczny okazałe połacie mięsa. Wystawiony na widok zwierzęcy łeb sugestywnie zachwala świeżą wielbłądzinę. Gorące placki sprzedawane są tu wprost z pieca. W tutejszej niewielkiej piekarni chleb można kupić za jednego dirhama bądź zlecić jego upieczenie z własnego ciasta za połowę ceny.
Ciekawym miejscem w Starym Fezie jest plac Nadżarin, stolarzy. W okazałem dawnym karawansaraju mieści się obecnie Muzeum Sztuki i Rzemiosł Drewnianych. Na plac często zaglądają uliczni artyści. Skorzy na kilka dirhamów na piwku improwizują krótki występ. Na wąskich ulicach Medyny cały transport towarów odbywa się na grzbietach mułów oraz osłów. Na pobliskim suku stolarzy dominuje oferta skierowana dla nowożeńców. Zdobne lektyki do noszenia panny młodej to atrybuty nieodzowne na każdym muzułmańskim weselu. Tuż za stolarzami swoje stoiska ma suk krawców, specjalizujących się w szyciu sukien ślubnych. Ich fason oraz koloryt znacznie odbiega od znanych nam europejskich gustów. W zależności od zamożności pana młodego, podczas wesela panna młoda potrafi nawet siedmiokrotnie przebierać się w kolejne sukienki. Pośród od dawna nieremontowanych, obdrapanych murów oczom przechodnia ukazują się bajkowe elewacje. Aby ułatwić życie osobom religijnym, na suku nie brakuje także miejsc do modlitwy. Wschodnią część Starego Miasta zajmuje suk z wyrobami skórzanymi. Już w oddali wyczuć można zapach skór, które wyprawiane są przy użyciu zwierzęcych ekstrementów. Ikonami tego miejsca są słynne garbarnie. Największa z nich, zwana Szawara, obowiązkowo pojawia się w każdym kolorowym albumie o Maroku. Technologia produkcji nie zmieniła się tu od średniowiecza. W wielkich kamiennych kadziach z kolorowymi barwnikami zanurza się skóry, które potem suszone są na słońcu. W feskiej Medynie wszystko robi się jak przed wiekami. Do sklepów przylegają warsztaty produkcyjne, w których mistrzowie wprowadzają w tajniki fachu swoich następców. Stare krosna w rękach wprawnych rzemieślników wyczarowują różnorakie, wielobarwne sukna. Opuszczamy gwarną Medinę i udajemy się do faktorii wykonującej wszelkiego rodzaju wyroby ceramiczne. Na miejscu zapoznajemy się z etapami wyrobu gliny. Tutejsza szara glina po jej zmiękczeniu w wodzie wędruje do miejsca przeznaczenia, gdzie w zależności od potrzeby kształtowana jest różnego rodzaju wyroby użytkowe. Kolejnym etapem produkcji jest dokładne wyrobienie gliny i uformowanie jej w poręczne pakiety. Garncarze dzielą ją następnie na odpowiednie wielkości kawałki, aby za pomocą garncarskiego koła stworzyć z niej niewiarygodnie przepiękne cudeńka. Po wypaleniu w piecach wyroby gliniane trafiają do zdobienia. Wprawne ręce zdobników zdobią wyroby różnorodnymi wzorami. Glazurowane precjoza trafiają ponownie do pieca. Oczekujące do wypalenia wyroby podsychają przed skierowaniem ich do pieca. Wypalanie mas ceramicznych generalnie odbywa się w temperaturze od 1000 do 1180 stopni Celsjusza. Jedynie porcelana wymaga wyższych temperatur. Drobne kawałki w cierpliwych rękach niebawem utworzą efektowną mozaikę. Rzemieślnicy w mozole wykuwają drobne elementy wykorzystane niebawem do stworzenia barwnych, mozaikowatych dekoracji. Po wielu godzinach układania drobne elementy tworzą wreszcie efektowną całość. Prezentowane gotowe wyroby oczarowują swym pięknem i precyzją wykonania. Po zwiedzeniu faktorii goście mogą dokonać zakupów w firmowym sklepie. Efektowne talerze, misy bądź wazy to tradycyjne suweniry przywożone z marokańskich wojaży. Typową pamiątką z tej części świata są specjalne garnki na tadżiny. Piękno prezentowanych przedmiotów świadczy o kunszcie tutejszych rzemieślników. Rozsmakowawszy się w urokach Fezu, postanawiamy raz jeszcze wybrać się na objazd miasta. Za 40 dirhamów, czyli mniej niż 4 złote, wybieramy się na godzinną przejażdżkę po mieście. Nasz kierowca, wszystkimi znanymi mu językami świata, próbuje nam opowiedzieć o swoim mieście. Powstało ono na przełomie VIII i IX wieku. Fez jest kwintesencją kultury tego kraju, tradycji oraz islamskiej cywilizacji. To najstarsze i najbardziej dostojne spośród królewskich miast Maroka. Z racji dogodnego położenia na szlakach handlowych, okolicznym żyznym glebom, a zwłaszcza przybywającym tu licznie arabskim emigrantom, przez wiele stuleci było najważniejszym w kraju ośrodkiem intelektualnym i kulturalnym.
To właśnie dzięki nowym przybyszom rozwinęło się tu rzemiosło, a zwłaszcza sztuka zdobnictwa, dziś widoczna niemal na każdym kroku w mieście. Fez uważany jest za najlepiej zachowane średniowieczne miasto spośród wszystkich miast krajów muzułmańskich. Na krótką chwilę zatrzymujemy się w Jardin Jinab Spil, będący największym zieleńcem Fezu. W cieniu palm, pośród różnorodnej roślinności, można nieco odpocząć od miejskiego skwaru, przyglądając się życiu autochtonów. Mijamy wybudowane w czasach dynastii Merynidów okazałe mury obronne i udajemy się w kierunku Ville Nouvelle. Ta stosunkowo nowa część miasta rozbudowana została za czasów protektoratu francuskiego. Zaprojektowana na europejską modłę dzielnica swą zabudową niewiele się różni od miejsc znanych nam powszechnie na starym kontynencie. Fez to bez wątpienia magiczne miejsce, gdzie bogata przeszłość styka się z teraźniejszością. Tą miejscowość koniecznie musi odwiedzić każdy globetrotter. Film dostępny jest na płytach DVD oraz Blu-ray. Pokazuje najpiękniejsze miejsca w Maroku, wspaniałe krajobrazy, a wszystko to ilustrowane klimatyczną muzyką, która uzupełnia ciekawa narracja. Zobacz więcej na YouTube oraz stronie internetowej www.travelfan.eu. Film oglądacie dzięki wsparciu biura podróży Holiday Point. Holiday Point, Poznań, ulica Słowiańska 53C. Holiday Point jest biurem agencyjnym organizatora wyjazdów do Maroka firmy Rainbow Tours. Holiday Point. Drodzy widzowie, serdecznie dziękuję za zainteresowanie moimi filmami. Edycja filmowa to wyzwanie, któremu staram się sprostać podczas tworzenia kolejnych filmów. Każda produkcja to nowe, kreatywne pomysły, które sprawiają, że moje filmy stają się coraz bardziej profesjonalne. Wszelkie Wasze wsparcie, a zwłaszcza mentorska współpraca przy produkcji filmów podróżniczych, dokumentujących najpiękniejsze zakątki Europy oraz świata, będzie szczególnie mile widziana. Subskrybuj, lajkuj, rozpowszechniaj, udostępniaj. Czyniąc to, sprawiasz, że moje filmy trafiają do większej rzeszy odbiorców. Jeśli uważasz, że warto mnie wspierać, a nie wiesz, jak to uczynić, czekam na kontakt mailowy travelfan@wp.pl. Z góry dziękuję za Wasze uznanie, że warto mi pomagać w tym, co robię. Z podróżniczym ozdrowieniem, Rafał Maza.